Tak, spoglądam w gazety, spoglądam i rzeczywiście sporo do czytania, no bo to poniedziałek, więc mamy i tygodniki, i dzienniki. W telewizji w Polsce.pl pilnujemy Polski, a przypominam Państwu, że oglądać nas można w UPC na kanale 121, jeśli mamy dekodary Horizon albo Kaons 339 to mediabox W cyfrowym polsacie kanał 196, w Neti kanał 192, a w Wektrze w telewizji kablowej Wektra 825. I przechodzimy szybciutko do prasy. Przede mną dziennik Gazeta Prawna, czas skończyć z nienawiścią i pogardą, bo głównym Tematem wszystkich w zasadzie gazet dzisiaj, albo prawie wszystkich jest śmierć, pogrzeb, i tak jak to się mówi, testament polityczny Pawła Adamowicza. Czas skończyć z nienawiścią i pogardą to słowa ojca Ludwika Wiśniewskiego wypowiedziane podczas pożegnania Pawła Adamowicza. Nie będziemy dłużej obojętni na panoszącą się truciznę nienawiści na ulicach, w mediach, w internecie, w szkołach, w Parlamencie, a także w kościele, mówił zaprzyjaźniony z prezydentem Gdańska dominikamin Ludwik Wiśniewski. Człowiek posługujący się z językiem nienawiści to ten fragment, który wzbudził najwięcej kontrowersji. Człowiek budujący swoją karierę na kłamstwie nie może pełnić wysokich funkcji w naszym kraju i będziemy tego, odtąd tego przestrzegać. dodawał reakcją. Rzeczywiście na te słowa była kilkominutowa owacja. W tym wydaniu dziennika Gazety Prawnej także ciekawa rozmowa z bardzo wyważonym człowiekiem, Wojciechem Szczurkiem. To prezydent Gdyni, również wieloletni człowiek przez wiele lat na tym urzędzie od 1998 roku. Każdy ma lekcję do odrobienia, mówi Wojciech Szczurek. I mówi tak: bywa różnie, ale gdyby uśrednić poziom debaty i sporu politycznego, który tli się w samorządzie i przyrównać go do tego, co się dzieje w parlamencie, to są to sytuacje zupełnie do siebie nieprzystające. Fakt, że w samorządzie, w rządach rozwiązuje się konkretne sprawy dróg szkół i tak dalej powoduje że poziom nienawiści jest nieporównywalnie niższy nie chcę, by zrozumiano to jako opinię, że to nie my, a oni powinni poczynić jakąś refleksję nad sobą. Taka refleksja jest przed każdym z nas i przed nami, samorządowcami, przed państwem jako dziennikarzami czy, czy politykami szczebla centralnego. To dotyczy wszystkich, bo dziś dzięki mediom społecznościowym każdy ma wpływ na kształtowanie opinii. Jednocześnie przyzwyczailiśmy się już do mowy nienawiści, do języka agresji, a przecież należy go piętnować. Gdy dzieje się coś złego, mówi Wojciech Szczurek, Łatwiej jest mówić o nich niż o nas. Może spróbujmy tej drugiej wersji, zastanówmy się, co każdy z nas może w tej sprawie zrobić. Sama diagnoza problemu nie jest wystarczająca. Mówi Wojciech Szczurek, tak jak mówiłem, prezydent Gdyni, znajomy Pawła Adamowicza, prezydent Gdyni od 1998 roku. Sięgamy po kolejne gazety. Gazeta wyborcza, Testament Pawła Adamowicza, Jarosław Kurski na pierwszej stronie. To z Gdańska rozbrzmiewały na cały kraj ważne moralne przesłania. Niech przygotowane przez Pawła Adamowicza obchody rocznicy 4 czerwca 1989 roku, krwawego zwycięstwa demokracji, skłonią nas do powtórzenia wielkiego wyczynu sprzed 30 lat. Tu też mowa o politycznym testamencie Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska, i pochwała dla dominikanina Ojca Wiśniewskiego, który według Jarosława Kurskiego potrzebował 5 minut, by powiedzieć to, o czym przez 37 minut homili milczał arcybiskup Głódź. ludzie czekali. Na mocny, moralny głos Kościoła usłyszeli go od skromnego zakonnika, a nie od metropolity. No, taka to już rola gazdy wyborczej, żeby gdzieś yy, sprawy kościelne rozgrywać po swojemu. W, we wprost yy, przerwana nienawiść. Apelują Dymna, Bortnowska, ojciec Oszajca, Staniszki z Zanussi, Ochojska, Welman Krzystek, Janda i Młynarska. Jeśli chodzi o Krystynę Jandę, jestem wyjątkowo zszokowany, że ktoś może tutaj w ogóle mówić o tym, że pani Janda apeluje o przerwanie nienawiści, bo tak jak mówi kłamie wprost mówiąc, że to od że to 3 lata temu dokładnie w Polsce narodziło się coś tak strasznego jak mowa nienawiści i jest przez te ostatnie 3 lata pielęgnowane. To szokujące słowa, ale jeżeli wprost chcę to nazywać apelem o przerwanie nienawiści, no to proszę bardzo, niech każdy sobie to oceni. Do rzeczy, jaka będzie polityka po zabójstwie Pawła Adamowicza, kto się jej nienawiść, to takie rozważania na temat tego co w 2019 Roku stanie się i jak wykorzystywana politycznie będzie ta zbrodnia na prezydencie Gdańska. A to jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani. Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie. Dziękuję wam. To ostatnie słowa Pawła Adamowicza, przytoczone na okładce Newsweek. Ostatnie słowa powiedziane ze sceny podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ostatnie słowa wypowiedziane tuż przed tym, jak szaleniec, Zamachowiec wtargnął na scenę i ugodził prezydenta Gdańska nożem czarno-biała okładka, taka rozkładana tutaj są Gdańszczanie, którzy żegnają swojego prezydenta na w długim Targu w Gdańsku, ładne fotografie, wspomnienie Pawła Adamowicza na kilku stronach to już fotografie z pogrzebu Jerzy Owsiak Magdalena Adamowicz z córką Antoniną także wypełnione po brzegi bazylika, Mariacka i księża ksiądz Adam Boniecki ksiądz Wojciech Lemański przed urną z prochami Pawła Adamowicza to wszystko fotografie z 19 stycznia Lech Wałęsa Donald Tusk z żoną w czasie pogrzebu Pawła Adamowicza także gdańszczanie na w z ludzie przed stocznią gdańską, z tym sercem ze świateł, i komentarz Tomasza Lisa. I tutaj warto się nad nim trochę dłużej pochwylić. Są w życiu narodów, tak nadawanie takiego momentu, przełomowego temu co wydarzyło się w Gdańsku są w życiu narodów momenty i chwile najważniejsze dla Polaków to właśnie taki moment dramatyczna chwila stawia dramatyczne pytanie nastąpi przebudzenie przesilenie katarzis i przełom czy też wkrótce usłyszymy dźwięk, zamykających się za plecami wrót piekieł to trochę uzupełnienie tego o co apelował brat Pawła Adamowicza Piotr Adamowicz podczas tego pożegnania w katedrze Mariackiej w w Gdańsku, aby teraz obaw, obywatelski obowiązek spełnić w urnach. To też jest taka miękka sugestia. Oczywiście rodziną wolno więcej powiedzieć, używać bardzo wzniosłych słów. Każdy na swój sposób tę tragedię prze, przeżywa. Ale to jest takie wprost, jakby powiedzenie, że przy urnie należy polityczną rzeczywistość zmienić, bo ta jest nie do zniesienia, bo być może ta właśnie przyniosła tragedię i sprowadziła tragedię na Pawła Adamowicza. I końcówka komentarza Tomasza Lisa. Mamy w Polsce dwie wielkie orkiestry Wielką Orkiestrę Narodowej Destrukcji i wielką orkiestrę choćby w miarę życzliwych sobie ludzi i serc taki podział narysował Tomasz Lis obie mają innych dyrygentów i różne nuty często grają na dla różnych publiczności niedługo dowiemy się która poda właściwy ton i która zagra melodię wpadającą w ucho większości od tego w ogromnym stopniu będzie zależało czy tragedia w Gdańsku będzie niezwykle bolesną ale bezcenną lekcją czy tylko kolejnym aktem w dziele samozniszczenia i to jest w zasadzie odpowiedź na pytanie czy śmierć Pawła Adamowicza będzie wykorzystywana w tym roku wyborczym, będzie wykorzystywana politycznie, czy będzie paliwem politycznym, czy będziemy się do niej odnosić w tych wielu kampaniach wyborczych. Najpierw przypomnę wybory do Europarlamentu Zbyt, później wybory do Sejmu i Senatu, i tak naprawdę rozpoczęcie przed 2020 rokiem kampanii prezydenckiej. To wszystko czeka nas w nadchodzącym roku. I nie mam wątpliwości, że śmierć Pawła Adamowicza będzie cynicznie wykorzystywana w kampanii wyborczej. Kryminalista zamordował prezydenta Gdańska, zbrodnia i co dalej? Pytamy w tygodniku sieci. Co wiemy o sprawcy, jakie będą polityczne konsekwencje, czy jesteśmy bezpieczni, kto chce wykorzystać tragedię. I w tej ocenie w, mam wrażenie bardzo ważny komentarz. Komentarz Michała Karnowskiego cynicznie wymyślili sobie, że zrobią z tej tragedii mały Smoleńsk. Rozpoczął się makabryczny taniec polityczny, pisze Michał Karnowski, w którym słowo mord polityczny należą do najłagodniejszych. Owszem, to był mord na polityku, ale termin ten zawsze używany był wyłącznie w przypadkach, gdy intencja sprawcy lub zleceniodawcy wiązała się z jakąś polityczną grą. Tu nie ma na razie takich poszlak. Ze znanych nam faktów wyłania się obraz przeciwny. Sprawca miał kryminalną przeszłość, był agresywny wobec otoczenia, miał poważne problemy psychiczne, nie miał żadnego, ale to żadnego związku z polską polityką. Nawet, jak się okazało, oglądał raczej stacje opozycyjne niż prorządowe. Autorzy tej kampanii wiedzą, że nie ma ona podstaw, jednak w planie wmówienia Polakom, że byli świadkami jakiegoś małego Smoleńska, w którym tym razem ofiarą ma być strona liberalno-lewicowa, kluczowe znaczenie ma. Przytłaczająca przewaga w mediach i innych zasobach społecznych. Nic dziwnego, że już w pierwszych dniach po tragedii pod byle pretekstem ruszyła ofensywa mająca za cel wyeliminowanie telewizji publicznej. W obecnym kształcie silny ośrodek opiniotwórczy stawiający salonowi opór jest sporą przeszkodą w wytworzeniu psychozy strachu i nienawiści do obozu rządzącego. Pisze Michał Karnowski. A my polecamy ja polecam Państwu cały szereg artykułów, które przygotowaliśmy po tej tragedii, która rozegrała się w Gdańsku. To najpierw taka analiza tego, co się wydarzyło biura Piotra Skwiecińskiego deeskalacji nie będzie. Jedyną wielką realną, jedyną realną polityczną konsekwencją wstrząsu wokół zamachu na Pawła Adamowicza może być większa wrażliwość na tzw. Tak mowę nienawiści, pisze Stanisław Janecki. Kolejne słowa, nazywam się Stefan. To reportaż ma i Narbut o człowieku, który zabił Pawła. Adamowicza. I kolejne teksty o dwóch śledztwach prowadzonych w tej sprawie pisze także w tygodniku Sieci Wojciech Biedroń. Polecam serdecznie Zbrodnia i co dalej, co wiemy o sprawcy, jakie będą polityczne konsekwencje, czy jesteśmy bezpieczni i kto chce wykorzystać tragedię. To jest przegląd prasy poniedziałkowo obfity, a i tak tak naprawdę dopiero odrasnęliśmy prasę. Do tabloidów chyba nie ma co sięgać. Ta prasa, którą państwu przedstawiłem, powinna na dziś wystarczyć, jeżeli ktoś będzie miał tyle czasu, żeby po nią sięgnąć. Telewizja w Polsce chwilę. Wracamy, zostańcie z nami.